Dostaliśmy bardzo dobre dane o PKB za drugi kwartał. Wzrost gospodarczy w Polsce wyniósł 3,9%. Jeżeli go wyrównamy sezonowo, to było 4,4%, czyli najwięcej od ponad 5 lat. Natomiast jeżeli spojrzymy ogólnie na kondycję krajowej gospodarki, trochę pod spodem tej gospodarki, to warto zwrócić uwagę na ostatni raport MFW dotyczący potencjalnego wzrostu PKB w Polsce. On wynosi w tym momencie około 2,7-2,8%, czyli mniej więcej o 0,8 punktu procentowego mniej niż jeszcze 2 lata temu. Skąd pochodzi taka różnica? Przede wszystkim ona wynika z tego, że mamy coraz więcej problemów demograficznych. Kurczy się populacja osób w wieku produkcyjnym. Dodatkowo mamy cofnięcie zmian dotyczących wieku emerytalnego. To przez najbliższe 7 lat spowoduje, że z grupy osób aktywnych zawodowo ubędzie 1,5 miliona ludzi. Dodatkowo mimo dobrej koniunktury cały czas stosunkowo mało oszczędzamy. Polskie gospodarstwa domowe nie oszczędzają, a konsumują. Również polskie państwo nie oszczędza, a wydaje. Wydaje między innymi na programy socjalne, a w tym momencie tak naprawdę powinno oszczędzać na te czasy, kiedy koniunktura będzie gorsza. Przy mniejszej liczbie osób aktywnych zawodowo i mniejszym potencjale inwestycyjnym naszego kraju spada po prostu ten potencjał gospodarczy Polski i to najprawdopodobniej się ujawni wtedy, kiedy koniunktura na świecie się pogorszy.